Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną rundkę Speedruna 4.0, gdzie gram i komentuję swoje ruchy. Zaczynam szukać przeciwnika na 10 minut i już go właśnie znalazłem. 1136, mój ranking już powyżej 1100, więc troszeczkę się będzie działo. Wszyscy mi grali D5, więc ja i tym razem zagram D5, czyli obronę skandynawską. Debiuty będę grał różne. Ten ruch już jest bardzo fajny dla czarnych, z uwagi na to, że wyprowadzą sobie swobodnie gońca i pionkiem C5 będę mógł wystartować do centrum. Tak też uczynię od razu i skoczka wstawię tu. Wygląda to na trochę lepszą wersję niż obrona francuska. Moi drodzy widzowie, przypominam, że można dołączyć do kursu Szachowe Fundamenty. Kompleksowy kurs od totalnie zera do około drugiej kategorii. Zapisy są tylko do 11 października do godziny 22, czyli do środy. Linki znajdziecie w opisie oraz w komentarzu przypiętym. Jest posunięcie goniec na E3. Zagramy sobie E6, żeby goniec celował tutaj. Ok. Goniec zagrał na B5. Szach na A5 bardzo jest kuszący, lecz skoczek na C3. Aczkolwiek to jest tak dobre posunięcie, bo pionek przynajmniej nie zagra na C3. On będzie musiał po prostu zagrać skoczkiem, a czasami zdarza się podstawka. No ale w tym wypadku oczywiście o podstawce nie ma mowy. I tutaj myślę, że po prostu zagramy sobie chyba A6. Zagramy sobie A6, żeby zmusić gońca do wymiany. Goniec będzie celował tu w pionka. Hetman broni na C5, więc wszystko działa jak należy. Tu myślę, że spokojnie sobie radzimy. Myślę, że teraz wyprowadzenie skoczka będzie dobrym pomysłem, lecz świta mi w głowie coś takiego. Zagranie tu zlikwiduje skoczka, wezmę tu, goniec zbije C5, D4. Tylko, że wieża będzie wisiała, jak hetman zbije mi na F3, więc daleko patrząc to nie będzie chyba najlepsze. Ale wieża B8, najpierw zaatakujemy pionka, o właśnie. Przyjemny ruch z pożytecznym, bo moim planem będzie potem tak. Goniec wróci, D4 i hetman nie będzie mi celował, ale będzie miał szacha na C6. No tutaj problem też będzie trzeba będzie pewnie rozwiązać. Aczkolwiek ten plan nie jest jakiś ostateczny i decydujący, więc na spokojnie tutaj będziemy mogli sobie pomyśleć, co i jak. Teraz hetman zagrał tutaj, zobaczcie, to jest ciekawe. Teraz gram gońcem na G4, w ogóle nie wyprowadziłem tych figur jeszcze, tylko szukam okazji właśnie na zrobienie widełek przeciwnikowi. Jeżeli uda mi się zbić tego skoczka, no to super. W tym momencie będzie stało to świetnie. Skoczek zagrał sobie na D2. Pewnie chce wejść tutaj. Bicie na D4 jest obowiązkowe. Potem zagram tak i tak. I wtedy to już będzie miało sens. Będę mógł spokojnie przeciwnika tutaj pooszukiwać. Oczywiście w sposób legalny. Na szachownicy wszystkie sztuczki dozwolone. Oczywiście C5, goniec wróci i jest posunięcie D4. Widełki zrobione. No też często to jest spotykane właśnie w takich strukturach obrony francuskiej. Trzeba bardzo uważać białymi i scalić przede wszystkim te pionki. Oczywiście skoczek na B3, bicie nie wchodzi w grę, choć byłoby świetne, ale jest wybicie tym pionkiem i atak na hetmana, więc wracam hetmanem i bronię pionka. No goniec będzie musiał wrócić, zagram po prostu tu, będzie strzał, strzał, strzał. No i zostanę z figurą więcej za dwa pionki, to się bardzo opłaca, potem będę musiał zadbać o rozwój figur bardzo szybko. Skoczek H6 będzie mi chodziło po głowie, tak żeby hetman nie wleciał tutaj, nie atakował mi gońca i jednocześnie pionka, jeżeli przyszłoby mi do głowy zagranie gońcem wcześniej. Więc zobaczymy, jak przeciwnik się zachowa w tym układzie. Kawka w dłoń oczywiście, moi drodzy. Dużo ostatnio speedruna, oczywiście speedrun speedrunem, analizy partii też jak najbardziej będą. Już uprzedzam tutaj pytania, że tylko speedrunuję i speedrunuję. Ten ranking oczywiście teraz już będzie troszkę wyższy, więc te partie będą też ciekawsze, więc mam nadzieję, że coraz więcej osób będzie korzystało z tego tutaj speedruna. Ale widzę, że teraz jest hetman tutaj. No właśnie, bardzo sprytnie pograł i teraz będę musiał... Oj, hetman G5 było lepszym rozwiązaniem dla mojego przeciwnika. No to goniec na F5. Hetman G5 było super rozwiązaniem i tu miałbym problemy. Musiałbym chyba figurę oddać, po prostu grając skoczkiem. Musiałbym oddać gońca. I tak byłoby nieźle, bo mógłbym zbić tam, atakować skoczka, chociaż widełki. To zagramy sobie w takim razie w ten sposób. Spróbujemy wymienić hetmany. Jeżeli to się nie uda, to... Oj, podstawka na F4, moi drodzy. Hetman nie zauważył, że jest podbiciem. Za daleko był.
po lewej stronie widocznie. Nowa partia, szukamy sobie przeciwnika. 1170, posunięcie E4. Spróbujmy zagrać szybko, ostro i zdecydowanie. Jest ruch C5, więc niech będzie skoczek F3. C5 jeszcze chyba nikt mi w speedrunie 4-0 nie grał. Klasycznie D4, zobaczymy jaki wariant wybierze przeciwnik. Oczywiście wybić na D4 trzeba, skoczek wybija. No i pytanie, czy E5, czy skoczek F6, czy E6? Jest E5. Okej, jest posunięcie E5. No i tutaj już jestem w lesie, gdyż nie są to kompletnie moje warianty. Bicie jest jedno z gorszych rozwiązań, więc skoczek B5 się gra z tego co wiem. Tutaj chcemy wejść na D6. Taki jest główny plan, żeby wymienić za tego gońca skoczka i to było bardzo dobre białymi jak najbardziej, ale D6 ze strony czarnych może nastąpić. Wtedy możemy zagrać tutaj C4 i wzmocnić centrum, ale jest A6 i wlatuje skoczkiem na D6. Kiedyś chyba wiedziałem, że taką partię rozgrywał czarnymi Michał Tal. Dawne dzieje, ale to na pewno nie jest już dobry wariant na dzisiejsze czasy. Ta wymiana białymi jest jak najbardziej korzystna z uwagi na zostającą parę gońców. Skoczek zagrał na F6. Myślę, że tutaj po prostu skoczek na C3 zagramy sobie, żeby tego pionka bronić. No, roszady zrobić nie wolno. Hetman na E7 prawdopodobnie będzie musiał zagrać. No i po hetman E7 myślę, że tym hetmanem po prostu wrócę na D1. Zagram tak i będę celował skoczkiem na D5. Tak też zrobimy. Tak jak powiedziałem, tak też zrobimy. To, że cofam hetmana, tutaj tempa nie tracę. Tutaj nie ma też czegoś takiego jak D5, bo po prostu jest wybicie. Ok. I związanko na polu F6. Groźby są na polu D5 bardzo poważne. No dobra. Przeciwnik zagrał H6, więc skoczek D5 od razu wchodzi. Prosta pułapka jak świat. Związanie proste. No to jest, słuchajcie, częstym zjawiskiem na tym poziomie i warto zapamiętać ten układ, jak atakujemy, ale też jak się bronimy, żeby nie wpaść w takie pułapki. Tutaj trzeba uważać. Oczywiście zobaczcie, że też nie ma szacha na B4, skoczek ładnie broni, więc nawet jeszcze nie zdążyłem wyprowadzić figur wszystkich i tutaj się robi po prostu już dobrze w pozycji. Bicie na F6 z szachem, przeciwnik odbije i odbijam pionka na H6 z atakiem na wieżę i są po prostu opcje matowe. Na G4 grożę wjazdem hetmanem. Jeżeli wieża odejdzie, to ten mat nastąpi, więc czarne powinny tą wieżę tutaj zostawić, zagrać na przykład D6, żeby hetman nie mógł wjechać. Ale wieża odeszła, dajemy szacha i w następnym ruchu mata. Proste związanie spowodowało właśnie to, że tak łatwo nam się tu udało tę partię wygrać. Lecimy dalej. Posunięcie E5. Niech będzie ten ruch D5 dzisiaj, niech będzie ta obrona skandynawska. Jest bicie. Jest zagranie skoczkiem na F3, skoczek C3, wybicie. No oczywiście mogą być wymiany na D5, to spoko. Czarnymi tutaj jest wtedy, no okej, okay, tak powiedzmy, normalna pozycja, ale białe jak najbardziej mogą grać inaczej, na przykład ruch D4. Choć ten układ białymi mało mi się podoba, wolałbym, chociaż to jest cały czas normalna sytuacja. Jest hetman na F3, bardzo ciekawe posunięcie i teraz się zastanawiam, czy wybić, bo będzie taka opcja jak goniec na C4. Z drugiej strony mogę też zagrać tak i tak też uczynię, nie wymienię, zobaczcie, zasłonię dostęp hetmanowi do pola F7. Hetman wyszedł bardzo nienaturalnie, a w przyszłości będę miał opcję, żeby tego hetmana tam może złapać, więc spróbuję w ten sposób sobie pograć. Wyjdę skoczkiem, żeby mieć opcję skoczek D4, może skoczek na E5, zobaczymy. Tutaj skoczek zagrał na pole E2. Więc chyba wchodzi coś takiego, tylko że tak, tu się broni, czyli broni gońca. Zagramy sobie, no właśnie, jakby tu zagrać, czy ja mam tu jakieś opcje, E5 też bardzo mi się ruch podoba, żeby wjechać tam gońcem. Spróbuję tego hetmana po prostu złapać, tylko że to będzie trudne. No dobra, niech będzie ruch E5. Niech będzie ruch E5, czyli zagramy sobie w centrum, o H3 poszło, czyli jednak hetmana nie złapiemy. Nie szkodzi. Nie szkodzi. Tu subtelnie goniec E7 myślę, że wystarczy. Czy wyprowadzenie go dalej, czy ma sens? Może niekoniecznie, bo tutaj zobaczcie, że skoczek mógłby wlecieć. Musiałbym wymienić, jakby stanął gońcem, jakbym był gońcem na C5, gdzie mrugam teraz tutaj tym okienkiem. No i spokojnie zrobimy roszadę D3. No, przeciwnik wyprowadza też normalnie figury. Nie można tu nic mu jakiegoś wielkiego zarzucić, tylko wydaje mi się, że teraz przesadził z ruchem G4.
Skoczek na b4 i atakuje sobie pionka na c2. Chyba jedynym rozwiązaniem teraz jak patrzę jest jakiś taki ruch typu król d1 i dzięki temu król będzie zderoszowany. Aj, wróć, pardon, jest goniec b3 i to jest zdecydowanie lepsze zagranie, ale mam ruch goniec na e6. Tu wprawdzie podstawiam, ale wtedy wieża b8 bronię skoczka, chociaż nie muszę go bronić, goniec go ładnie tutaj asekuruje, ale plan jest taki, żeby zbić na b3 i rąbnąć na c2 z widełkami. Oczywiście on może zrobić roszadę, od tego uciec, może zbić, wtedy wybijemy tutaj i otworzy się linia i fajny atak na hetmana, tym bardziej, że g4 poszło, więc tutaj też troszeczkę więcej tych, jakby to powiedzieć, słabych pól powstało w postaci f3, f4, więc spokojnie sobie będziemy tutaj to realizować. Goniec na e6. Zobaczymy, co zrobi, bo to jest prosta groźba. Zobaczcie, jest bicie na b3 i po prostu mogę walnąć na c2. I to się wszystko fajnie kalkuluje. Zobaczymy, jak przeciwnik sobie poradzi. Mój drogi przeciwniku, tutaj są problemy, więc zamyślił się, słusznie zresztą. No, cierpliwie poczekamy. Jest ruch A3, ok. Ciekawym zagraniem też na pewno będzie bicie tutaj z szachem, bo jak bicie tu, to bicie tu, ale jak ja zbiję tu i on mi zbije tu, to ja mam też tutaj bicie, więc bijemy sobie na B3, bo istnieje jeszcze groźba na C2 skoczkiem, więc jeżeli zbije skoczka, to bijemy gońcem na C2 pionka. No tu wprawdzie też mi wisi ten pionek, ok, ale te centralne myślę, że są po prostu ważniejsze i tutaj jak zbiję, potem mam jakiś ruch E4, poza tym mogę też zbić tutaj na B4 gońcem, a jeżeli przeciwnik nie pokusi się o bicie tutaj, to ruch C6 będzie świetnym posunięciem, blokujące tak naprawdę wszystko. Wprawdzie B5 może mnie tu trochę przestraszyć, znaczy straszyć nie, ale mnie próbować rozbić. Ale myślę, że to i tak może być całkiem sensowne. Całkiem sensownie to może wyglądać. Dziwię się, że przeciwnik nie zrobił roszady. Zakładam, że on by chciał tutaj mnie mocno atakować, dlatego tej roszady nie uczynił. Ok, jest takie zagranie. Ja myślę, że zbiję po prostu, czekajcie. Nie no, zbiję tutaj. Nie no, zbiję na B4. Zbiję na B4 pionka. Jeżeli będzie bicie na B7, to wtedy chyba sobie po prostu zagram ruch A5. Ten pionek się obroni sam, będzie bronił gońca, a potem będę chciał zbić tutaj. G5 istnieje. Posunięcie. W tym momencie to będę mógł sobie fajnie uciec też na pole D5, bo po wybiciu jakimkolwiek wybijam hetmanem i zdobywam materiał, więc skoczek C3 jest nietykalny. Znaczy, skoczek C3 jest bezrobotny, jeżeli zagram tutaj, oczywiście nie będzie mógł... To tak, no, to pole oczywiście atakuje, ale jak jest związane, to można powiedzieć tak, jakby go nie atakował. No i dobra. Co, mój drogi przeciwniku, tutaj wymyśliłeś? Posunięcie D4. Posunięcie D4. Ciekawe. Ok, mogę przepchać pionka. To mi się w sumie podoba. Potem zagram skoczkiem tu, ewentualnie jakieś C5. Mogę też spróbować zbić, tylko że to wybicie też będzie ok. To wszystko są dobre posunięcia. Będę musiał uciec z gońcem. Aha, dobra, czekajcie. Ja mam też zagranie gońcem tutaj. Mogę zbić tu najpierw, on odbije i potem zagram tak. Tak zrobimy. Dostrzegłem tę taktykę. Dobrze, jeszcze nie jest ze mną tak źle. Choć ostatnio, słuchajcie, nie polecam grać buletów. Oczywiście od czasu do czasu jak najbardziej można, ale wkręciłem się ostatnio, zrobiłem na Liżesie 2700 w buletach i całkiem nieźle mi się tam pyka. Trochę tak sobie ćwiczyłem szybkość przed Mistrzostwami Polski w Blica. Źle zagrałem jednak. Źle zagrałem, bo jak zagram tu, to on mi zbije tu, ale ja zbiję tu, on tu. Dobrze zagrałem. Dobrze zagrałem. Tu się wszystko trzyma. Bazujemy na związaniu, goniec E4, jeżeli strzałka tutaj, to strzałka tutaj, jeżeli strzałka tutaj, to nawet mogę wybić i wszystko się zgadza, ale zbiję po prostu tam, będę miał przewagę materialną, postaci i jakości więcej.
Niedawno był ranking 500, słuchajcie, teraz 1100 już ponad w górę, więc dla osób, które nie były zainteresowane na takim poziomie oglądać speedruna, powoli ten ranking idzie w górę, więc już partyjki będą, myślę, że ciekawe, szczególnie właśnie na poziomie około 2000, pewnie wtedy wyjdą ze dwie partie na odcinek, może mniej. Zobaczymy, jak to się będzie wszystko układało, ale to jeszcze. I bijemy oczywiście wieżę, tak jak wspominałem. Długa roszada. Po prostu wybijam gońca, on mi może wybić tutaj. Tyle w temacie. Przepraszam najmocniej. Tutaj na C3 od razu wybiję. Redukcja figur jak najbardziej. I wieże stoją na wolnych liniach. Jaki to jest piękny obrazek, słuchajcie. Po prostu coś pięknego, jak tak można sobie fajnie wszystko ustawić. Jakiś lufcik by się pewnie przydał. Może zagram C3, żeby C6, żeby nie było takiego wjazdu skoczkiem nigdzie. Ten ruch zawsze troszkę tego skoczka ogranicza. Ja nie muszę się z niczym śpieszyć. Absolutnie mogę sobie zrobić tutaj lufcik z jednej, z drugiej strony. Zrobię oczywiście ten lufcik, dlaczego by nie. To są ruchy, które można wykonywać bez kompletnego pomyślenia. Bez myślenia tak naprawdę, bo to są ruchy takie samograje, powiedzmy, więc takie ruchy automatycznie wykonujemy i nie zawsze nad każdym posunięciem trzeba się super mocno ekstra zastanawiać. To jest właśnie fajne w szachach, że pewne nawyki można sobie wytrenować i próbować to potem wykorzystywać, nie tracąc czasu. Jestem przekonany, że każdy z Was jest w stanie coś takiego wypracować i cieszyć się szachami na trochę wyższym levelu. Ok, jest ruch F5. Ja myślę, że zagram po prostu królem, poczekam na jakieś wybicia. No i tyle. Nie muszę tu naprawdę kompletnie reagować, czekać. Skoczek sparaliżowany. Wieże stoją w centrum bardzo dobrze. No, tu chyba nie trzeba jakiegoś wielkiego komentarza, że wszystko działa jak należy i wszystko działa. I jest pięknie. Jest pięknie. Tak, skoczek zagrał tutaj w pożądalu. Myślę, że... czekajcie, wieża stoi tutaj. Może tak. Chcę te pionki zbierać. Jeżeli skoczek na F2 będzie bronił, atakował, no to wtedy może nawet tak i tak. Albo tutaj. O, nawet skoczek wrócił. Nie był zainteresowany jakąś tam obroną, więc po prostu zbieramy kolejne pionki. No tu wszystko działa znowu. Dobrze. Się niczym nie musimy przejmować. Realizacja przewagi materialnej. Realizacja przewagi. No to jest w szachach też trudne i niektórzy z nas mogą mieć z tym większy lub mniejszy problem. Jest to sztuka niełatwa, ale na pewno przy praktyce i doświadczeniu ona się niweluje. Wiem, co mówię, a zdarza się każdemu tak naprawdę, nawet najlepszym na świecie. Oczywiście tym najlepszym zdarza się to bardzo rzadko, ale zdarza się. I to jest bardzo ludzkie, normalne, nie ma się czym przejmować, więc na spokojnie, moi drodzy. Tak, tutaj wieża postanowiła mi poszaleć z tej strony. Myślę, że spróbuję zaatakować przeciwnika, po prostu zagram wieżą i spróbuję dorwać się do króla takim posunięciem, coś w tym rodzaju, może wieża D2, no tutaj bicie, oczywiście pionkiem z H, żeby mi jakiś tam szach nie groził, pionek oczywiście też może zasuwać do pola przemiany, to nie ma tutaj żadnego z tym problemu, no ale myślę też, że wieża D2 i spokojnie, nawet mogę wieżę za skoczka teraz oddać, swobodna, wygrana, więc no... Za dużo komentarza, myślę, że tutaj nie trzeba w tej partii. Przeciwnik próbuje. Ja zagram tak, przy okazji też bronię, ale też atakuję na B2, więc mi to pasuje. Skoczek prawdopodobnie zagra na D1. Mogę wtedy na przykład pionkiem spróbować iść nawet na A3. A jak będę chciał to szybciej rozwiązać, to zagram sobie tutaj wieżą. Zbiję skoczka, jeżeli król podejdzie go broni, no to potem sobie wezmę pionkę na B2. I też wszystko bardzo dobrze będzie działało i się wszystko będzie trzymać w należytym porządku. Dobra, zagramy tak, no potem odejdę tutaj i będę chciał dać jedną z wież mata. Pionków mało, ma przeciwnik, a nawet żadnego.
Ale to już tak właśnie zwykle bywa. No to co, spróbuję tak i tam, spróbuję zagrać. Mogłem też zagrać tu i wymienić skoczka. Wiele rzeczy, wiele ruchów i planów tutaj jest prostych, wygrywających. No ale jak ktoś czerpie przyjemność nawet z przestawiania tych figur, czy dogrania partii do końca, no to oczywiście ma prawo, więc nikomu nie zabronimy. Teraz wieża C2 i skoczka za darmo bierzemy. Wieża już go nie broni. Okay. Skoczek wzięty. No i w tym momencie, cóż tu najlepszego zrobić? Myślę, że warto rozważyć poddanie partii, lecz przeciwnik walczy do końca. Tu myślę, że zagram potem tu z opcją mata. Coś takiego spróbujemy zrobić. Oczywiście on może próbować jakiegoś pata tutaj mi zasadzić, no ale pata nie będzie. Oczywiście daje szach, on musi się zasłonić. Tak. Tu. No i teraz wystarczy chyba pionkiem podejść sobie. Żadnego tam pata nie będzie. Żadnego pata po prostu nie będzie, bo tam król ma swobodę gry. Moi drodzy, dziękuję Wam za uwagę za dzisiaj. Przypominam o szachowych fundamentach. Można je nabyć tylko do 11 października do godziny 22. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia. Linki znajdziecie oczywiście w opisie filmu i w komentarzu. Cześć!